A czy to przede wszystkim jest fundusz inwestycyjny? A z punktu widzenia polskiego rynku kapitałowego to jest, można powiedzieć, biały kruk, bo w Polsce tego rodzaju fundusze nie występują. To jest Real Estate Investment Trust, REIT czy REIT. Bardzo ciekawa forma, popularna w wielu krajach, ale w Polsce jeszcze nieznana, która łączy duże bezpieczeństwo inwestowania. Bo jest to fundusz dywidendowy, a więc fundusz, który zapewnia właśnie z jednej strony bezpieczeństwo, a z drugiej strony dosyć wysoką stopę zwrotu, jak na dzisiejsze czasy. A to, że inwestuje w nieruchomości, równie dobrze mogły być to inwestycje w jakąś inną dziedzinę. A mówiąc tak zupełnie serio, to przecież zaproponowano mi uczestnictwo w Radzie Nadzorczej EPP nie dlatego, że się jakoś wybitnie znam na nieruchomościach, bo oczywiście się nie znam, ale ponieważ jest to firma, która ma ambicje być czempionem w Polsce, firma międzynarodowa, listowana zarówno w Luksemburgu, jak i w Johannesburgu, no to moja znajomość zarówno gospodarki polskiej, jak i gospodarki europejskiej, czy szerzej światowej, może się przydać. Stąd moja obecność.